Teoria spiskowa związana z niewyjaśnionymi zaginięciami w województwie zachodniopomorskim. Pod koniec lat 90. na tym obszarze zniknęło czterech młodych chłopców. Wszystkie sprawy są do siebie bardzo podobne i wydarzyły się w ciągu jednego roku. To zdecydowanie zbyt wiele, jak na zbieg okoliczności. Wiele wskazuje na to, że na tym terenie mógł grasować seryjny morderca, który porywał nastoletnich chłopców, a następnie pozbawiał ich życia. Miejsca zaginięcia to Łobez, Stare Drawsko i Rewal. Zacznijmy od sprawy, która miała miejsce najwcześniej. Łobez. Spokojne miasteczko, które dziś liczy nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. To właśnie w tym miejscu zaginął 15-letni Janusz Asminier. Do zdarzenia doszło 21 marca 1998 roku. Około godziny 18 Janek wyszedł na dwór spotkać się ze znajomymi. Młodzież piła alkohol w pobliżu rzeki Rega. Po jakimś czasie zapadła decyzja, aby udać się do pobliskiego lokalu na dyskotekę. Jednak Janek Asminien nie poszedł na imprezę ze swoimi znajomymi. Według późniejszych relacji był zbyt pijany. Koledzy zostawili go samego w pobliżu rzeki, a tam urwał się ślad po 15-latku. Janek nie wrócił do domu. Zaniepokojona rodzina rozpoczęła intensywne poszukiwania i zawiadomiona została policja. Znajomi Janka, którzy pili z nim alkohol, wskazali miejsce, w którym widzieli go po raz ostatni. Miejsce, w którym zostawili go samego przed tym, jak poszli na dyskotekę. Niestety nie było tam 15-latka. Jednak niedaleko trafiono na ślad, który wzbudził duże zainteresowanie i jak się później okazało, był ważnym tropem dla śledczych zajmujących się tą sprawą. Przy brzegu rzeki odnaleziono ciuchy należące do Janka. Złożona w kostkę kurtka oraz czapka leżały na ziemi. Podejrzewano, że chłopak pod wpływem alkoholu wpadł na szalony pomysł, aby wykąpać się w rzece. Może chciał w ten sposób otrzeźwieć przed powrotem do domu. Wejście do rzeki to najbardziej prawdopodobna teoria. Jednak od zaginięcia chłopca minęło już prawie 20 lat. Przez ten czas nie odnaleziono w rzece jego ciała. Nie trafiono również na żaden ślad, który mógłby potwierdzić to, że Janek utopił się w rzece. Inną hipotezą tłumaczącą zaginięcie chłopca jest porwanie. Pozostawienie złożonej kurtki przy brzegu rzeki mogło być celowym działaniem porywacza. Możliwe, że przestępca chciał w ten sposób skierować śledztwo w złym kierunku. Policyjne psy tropiące podejmowały trop dziecka, jednak zamiast kierunku rzeki prowadził do pobliskiej drogi. Tam urwał się wszelki ślad po zaginionym chłopcu. Tak, gdyby wsiadł tam do jakiegoś pojazdu. Zespół śledczy jednak pozostawał przy teorii, że chłopak utopił się w rzece. Według rodziny zaginionego, policja żadnej innej teorii nie brała nawet pod uwagę. Bliscy Janka po jego zaginięciu próbowali nagłośnić sprawę w mediach, aby w ten sposób zwiększyć szanse na odnalezienie dziecka. W trakcie tych działań rodzina zaczęła otrzymywać podejrzane głuche telefony. Pewnego razu nieznajomy głos zagroził, że jeżeli sprawa nie ucichnie i do Łobza wciąż będą przyjeżdżać dziennikarze, to podobny los może spotkać również brata poszukiwanego 15-latka. Zaginięcie Janka jak dotąd nie zostało wyjaśnione. Jeżeli chłopak żyje, dziś ma 34 lata. Niemalże dokładnie rok później, w Starym Drawsku, miejscowości oddalonej od Łobza o około 60 km, doszło do innego tajemniczego zdarzenia. Stare Drawsko znane jest z pięknego krajobrazu. Na tym obszarze znajduje się wiele zbiorników wodnych.
Nieopodal jednego z jezior mieszkał Marek Paczkowski. Pierwszego marca 1999 roku, około godziny 10, chłopak wyszedł z domu do szkoły. Marek uczył się w oddalonym o 7 km dalej Czaplinku. Niestety nigdy tam nie dotarł. W związku z tym, że chłopiec mieszkał obok jeziora, w pobliżu którego widziany był po raz ostatni, tym razem ponownie przyjęto hipotezę, że mógł się utopić. Podejrzewano, że Marek wszedł na zamarzniętą taflę jeziora, która pod ciężarem jego ciała pękła. Chłopak miał wpaść do zimnej wody i utopił się. Jasnowidz wskazał na mapie miejsca, w których należało szukać ciała zaginionego. Ojciec chłopca próbował odszukać zwłoki syna, jednak bezskutecznie. Udało się dotrzeć do świadka, który był przekonany, że poszukiwany chłopiec wsiadł do jakiegoś pojazdu obok miejscowego zamku. Tej informacji jednak nie udało się potwierdzić. Marek, jeżeli żyje, obecnie ma 34 lata. Miesiąc po tajemniczym zdarzeniu w Starym Drawsku, historia powtórzyła się w Rywalu. Tym jednak razem chodziło o zaginięcie dwóch chłopców. 15-letni Łukasz Sas oraz 14-letni Andrzej Ziemniak. Chłopcy przebywali w ośrodku wychowawczym i 30 marca 1999 roku uciekli z placówki. Prawdopodobnie autostopem chcieli dotrzeć do swoich domów. Podobne ucieczki miały miejsce już wcześniej, jednak wtedy chłopcom zawsze udało się dotrzeć do swoich bliskich. Całkiem możliwe jednak, że tym razem trafili na kierowcę psychopatę, który był odpowiedzialny za ich zniknięcie. Mówiło się również o tym, że Łukasz i Andrzej uciekli za granicę. Niektórzy wierzyli, że próbowali przepłynąć Bałtyk i dotrzeć do Szwecji. Po zaginięciu teren ośrodka wychowawczego, z którego uciekli, został dokładnie przeszukany. Tym bardziej, że według wizji jasnowidza chłopcy z ośrodka nigdy nie wyszli. Na terenie placówki miało dojść do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego poszukiwani stracili życie, a ich zwłoki miały zostać ukryte. Na potwierdzenie tej wersji jednak nie znaleziono żadnych śladów. Jeżeli Łukasz i Andrzej żyją, dziś mają 33 i 34 lata. Bliscy zaginionych chłopców od prawie 20 lat żyją w wielkiej niepewności. Niektórzy pewnie pogodzili się już z tym, że ich ukochany członek rodziny nigdy nie zostanie odnaleziony. Inni z kolei wierzą, że może kiedyś nadejdzie taki dzień, w którym przerażająca tajemnica w końcu zostanie rozwiązana. Analizując te wszystkie sprawy, szybko można dojść do wniosku, że te historie mogą być ze sobą w jakiś sposób powiązane. Głównym czynnikiem łączącym te wszystkie sprawy jest data. Jak widzimy, odstęp pomiędzy sprawami jest niewielki. Wszystkie zaginięcia miały miejsce w ciągu prawie jednego roku. Do tajemniczych zdarzeń zawsze dochodziło w marcu. Jeżeli przyjmiemy założenie, że za zaginięciem czterech chłopców stoi jeden człowiek, to miesiąc marzec może być kluczem do rozwiązania tej zagadki. Może sprawca właśnie w tym okresie corocznie przyjeżdżał na teren województwa za sprawą spędzanego tam urlopu lub służbowej delegacji. Może miał tam rodzinę lub bliskich, których corocznie odwiedzał właśnie w tym okresie. A może po prostu tylko w marcu miał dostęp do samochodu lub do lokalu, do którego później przewoził swoje ofiary. Jak na razie jednak są to tylko spekulacje. Podobny jest również wiek. Cała czwórka zaginionych to chłopcy w wieku 14 lub 15 lat. Miejsca, w których widziani byli po raz ostatni, znajdują się w niewielkiej odległości od siebie. Drogę łączącą te trzy miejscowości można przejechać w nieco ponad 2 godziny.
Oczywiście możliwe, że podobieństwo przedstawionych dzisiaj spraw jest tylko zbiegiem okoliczności. Jednak nie możemy wykluczyć również tego, że za wszystko odpowiada jeden człowiek. Seryjny morderca pedofil, który na terenie województwa zachodniopomorskiego szukał swoich ofiar. Porywał nastoletnich chłopców, spełniał swoje seksualne fantazje, a następnie zabijał. Taka osoba niewątpliwie musiała poruszać się własnym pojazdem. Wiele bowiem wskazuje na to, że każdy z zaginionych chłopców mógł wsiąść do samochodu prowadzonego przez nieznajomego. W dzisiejszych czasach wszędzie obecny monitoring mógłby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Jednak pod koniec lat 90. sprawca mógł się przemieszczać bez większego ryzyka związanego z identyfikacją pojazdu. Jeżeli za zaginięciem czterech chłopców stoi ten sam człowiek, możemy raczej przyjąć hipotezę, że zaginieni nie żyją, a na terenie województwa zachodniopomorskiego grasował seryjny morderca, który jak dotąd nie został złapany. Jeżeli tak właśnie było, to przypuszczam, że pedofil nie przestał zabijać. Z czasem mógł uświadomić sobie, że bezpieczniej będzie, jeśli zmieni teren działania. Może wyjechał w zupełnie inną część Polski i tam kontynuował porywanie nieletnich.